Jak wyszło na jaw, że do zapewniania skór wykorzystywane były te ogromne ilości pawulonu, skoliny i chlorku potasu? To oczywiście również przypadek. Tak naprawdę częścią tego systemu, bo to był system, o którym wiedzieli tak naprawdę prawie wszyscy w stacji, częścią tego systemu był olbrzymi bałagan w gospodarce lekami, tak powiedzmy. Właściwie każdy mógł wziąć jaki lek chciał, poza może lekami narkotycznymi, bo tych jako jedynych tak naprawdę pilnowano, jeżeli chodzi o rozwój. I traf chciał, że kierowniczka apteki wykorzystała pewien moment, w którym zmienił się wicedyrektor pogotowia do spraw medycznych. W każdej instytucji, w każdej placówce służby zdrowia jest taki system, to do tej pory tak jest, że o ile dyrektor nawet nie musi być lekarzem, często jest ekonomistą, akurat w pogotowiu był lekarzem, ale to niewiele zmieniało, o tyle zastępca, przynajmniej jeden z zastępców musi się znać na leczeniu, po prostu, bo ktoś musi, no wiecie, jak to w Polsce, po prostu ktoś musi ogarniać i dowozić, jak to się mówi, i ktoś musi się na czymś znać i najczęściej nie jest to ten główny, który, funkcja reprezentacyjna, no wiadomo, tak, ale Kazio musi zasuwać, no i ten Kazio się zmienił, czyli ten zastępca do spraw medycznych w łódzkim pogotowiu, w pewnym momencie przyszedł po prostu lekarz, zresztą z jednej z podstacji terenowych z podłódzkiego Zgierza, trafił do centrali pogotowia jako zastępca do spraw medycznych, dr Janusz Morawski. To jest no, absolutny bohater tej sprawy, tej afery, no bo on po prostu ta kierowniczka apteki zauważyła, ona już wcześniej to zauważyła, tylko że wiedziała, że nic się z tym nie da zrobić, rozchód dziwnych leków, jak to się mówiło, czyli właśnie leków takich jak chlorek potasu, czy pawulon, czy też skolina, to też zwiotczający mięśnie lek, którym też zabijano, tylko że zwiotczający w przeciwieństwie do pawulonu na krócej, ale wystarczająco na długo, żeby zabić. I te leki charakteryzowały się tym, jak już mówiłem, że do niczego innego poza zabijaniem w zasadzie w warunkach pogotowia służyć nie mogły. No i po prostu ta kierowniczka apteki zwróciła uwagę na to, że pewne zespoły pogotowia pobierają kosmiczne ilości tych leków i że to na pewno jest coś nie tak. I ona wykorzystała ten moment, przyszła po prostu do dyrektora Morawskiego, świeżo upieczonego, i mu pokazała dane. I on zachował się jak na warunki publicznej placówki, tak powiedzmy, niestandardowo o tyle, że zamiast zadbać głównie o to, żeby nikt do niego się do niczego nie doczepił, postanowił działać. Nawet wtedy, kiedy jego szef właściwie powiedział mu wprost, stary, zostaw to, nie interesuj się tym, to on i tak działał, tyle że w konspiracji. I zaczął po prostu przesiadywać w archiwum i łączyć kropki. I to on jako pierwszy właśnie porównał, sprawdził razem z kilkoma lekarzami, głównie z jedną lekarką, to kolejna bohaterka tej sprawy. Po prostu w konspiracji zaczęli sprawdzać dokumentację pacjentów, sprawdzać kiedy, gdzie, jak te leki mogły zostać użyte. Okazało się, że nigdzie nie zostały wykazane, ale jednocześnie z tych dokumentów wynikało, że pacjenci w tych zespołach pobierających te dziwne leki po prostu umierali w bardzo dziwnych okolicznościach, znaczy takich, że właściwie z dokumentów wynikało, że oni nie mieli prawa umrzeć, a jednak nagle właśnie w tym momencie, kiedy karetka przyjeżdżała, no to już przyjeżdżała do żywego, a do szpitala już dojeżdżał trup. A czasem, że siedziała w domu pacjenta po prostu w ciągu kilku minut, nagle. I od tego się zaczęło, tak naprawdę zaczęło się od tego. Myśmy już od pewnego czasu wtedy zajmowali się sprawą handlu informacjami o zgonach. Wiedzieliśmy, że to jest system, olbrzymi system, ale o zabijaniu jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy i tak się złożyło, że badając te sprawy równolegle, zarówno wewnątrz pogotowia, jak i na zewnątrz, jeżeli o nas chodzi, no po prostu zaczęliśmy się wymieniać informacjami. I dzięki temu no parę miesięcy później udało się tę aferę ujawnić. Co ciekawe, na początku, kiedy tuż przed publikacją naszego reportażu w pogotowiu zdecydowano się na to, żeby nowa już dyrekcja, cała dyrekcja nowa, zdecydowała się na powiadomienie o sprawie Centralnego Biura Śledczego, to na początku policja w ogóle nie chciała się tą sprawą zająć. Po prostu uznano ją za kompletnie niewiarygodną, za jakąś fantasmagorię. I pamiętam, że
że doktor Borawski powiedział wtedy takim rzutem na taśmę, żeby ktoś mu uwierzył, powiedział do tych policjantów, którzy tak z niewiarą słuchali go przez około godzinę. On w końcu powiedział, no dobra, może ja nie mam racji, ale jeżeli mam rację, to jest największa afera w służbie zdrowia na świecie. I po latach mi powiedział, że to chyba ich przekonało, bo zaczęli inaczej patrzeć na to, co mówię. Co następnie sprawiło, że cały ten interes i system ostatecznie się posypał? Jacy ludzie poza wspomnianym Januszem Morawskim, tą panią kierowniczką apteki i lekarką mieli w tym największe zasługi? No cóż, no to trudno powiedzieć, bo z całą pewnością, i to mówię bez fałszywej skromności, bo ja sobie nawet z tego do końca nie zdawałem sprawy, ale ostatnio właśnie doktor Morawski mi o tym powiedział, kiedy pracowałem nad książką, że takim punktem przełomowym z całą pewnością był nasz reportaż. Dlatego, że nagłośnienie tej sprawy, podanie konkretnych dowodów, wtedy ich było jeszcze niewiele, ale trochę było. Tych poszlak wskazujących na to, że zabijano po prostu dla zwiększenia zysku z handlu skórami i przy bardzo dużej z kolei liczbie dowodów na to, że handel informacjami o zgonach był powszechny i stanowił glebę do tego zabijania, po prostu podglebi. Że nagłośnienie tej historii, to, że każdy w Polsce o niej wtedy słyszał w tym styczniu 2002 roku, spowodowało, że ze strony polityków, organów ścigania, coś trzeba było zrobić. Nie można było tak... Kilka lat później człowiek w prokuraturze, główna postać, jeżeli chodzi, pytał pan o pozytywnych bohaterów, jeżeli chodzi o to, że w prokuraturze coś, wbrew takiemu stereotypowi, coś się udało zrobić, udało się wykryć w tej sprawie, gdzie naprawdę było bardzo trudno, czyli Kazimierz Olejnik, ówczesny prokurator apelacyjny w Łodzi, on mi powiedział później tak, mówi, wiesz, każdą sprawę można prowadzić na dwa sposoby. Każdą sprawę, każde śledztwo. Można prowadzić je tak, żeby obłożyć się papierami ze wszystkich stron, żeby nikt się nie mógł do ciebie przyczepić, że umorzyłeś na końcu, a można prowadzić to śledztwo tak, żeby dążyć do uzyskania dowodów i pójścia z aktem oskarżenia do sądu przeciw konkretnym osobom. I to, że w tej sprawie wybrano ten drugi wariant, a nie ten pierwszy, w jakiejś mierze, a zdaniem wielu w dużej mierze, no właśnie zawdzięczamy jako społeczeństwo temu, że ten reportaż się ukazał i że nie można już było zatrzymać tego szoku w opinii publicznej. To jest prawda taka, że to jest tylko jedna strona medalu. No druga strona medalu jest taka, że z czasem jednak ludzie się przyzwyczajają, zapominają, życie toczy się dalej. I patrząc na to z większego dystansu, z perspektywy tych już dziś ponad 20 lat, no niestety było właśnie tak, że pewne środowiska, którym no, w książce nazywam je po imieniu i podaję dowody, to są lekarze i to są politycy przede wszystkim, środowiska, którym nie zależało na tym, żeby ludzie zorientowali się, jak wielki wymiar miała ta sprawa, jak była dla nas ważna, jak wiele można na podstawie tej historii można powiedzieć o nas jako o społeczeństwie, w tym krytycznym okresie wielkich przemian, bo nie można abstrahować od tego, na przełomie, kiedy stare zdechło, a nowe się jeszcze nie narodziło, mówię o przełomie końca lat 80. i początku lat 90. To tak naprawdę dopiero kiedy sobie z tego zdamy sprawę, to wiemy, że no, zdajemy sobie sprawę ze skali tej historii. O. Jakie były początkowe reakcje na pana i kolegów reportaż po jego publikacji w 2002 roku? W książce wspomina pan m.in. o tym udziale w audycji śniadaniowej w Radiu Łódź, gdzie został pan tam zaatakowany praktycznie przez większość pozostałych gości. Wiemy, że tam również następowały ataki dużej części środowiska medycznego choćby. Tak, i te ataki trwały. One na początku, bo to akurat ta historia wydarzyła się zaraz po publikacji reportażu, wtedy głównie politycy tutaj szarżowali, którzy jeszcze nie bardzo wiedzieli, w którą stronę to się potoczy. Z czasem na początku, kiedy były zatrzymania pierwsze, kiedy coś się jednak w sprawie działo, kiedy ten oddźwięk społeczny był olbrzymi,
no bo to sprawa po prostu wydawała się być szokującą i społeczeństwo żądało odpowiedzi, to ci, którym zależało na stuleniu, mówiąc kolokwialnie, tej sprawy, jeszcze i tak byli w miarę cicho. Natomiast oni zaczęli dochodzić do głosu kilkanaście miesięcy, a z całą mocą mniej więcej rok po wybuchu afery. Bo tak naprawdę lekarze, mówię zwłaszcza o środowisku lekarskim, byli po prostu pewni, i że było śmiesznie i słusznie byli pewni, że prawie pewni, o tak powiedzmy, ale to jest 99,9 i dopiero jakieś wątpliwości, że z tej sprawy, jeżeli chodzi o możliwość udowodnienia komukolwiek zabójstwa, nic nie wyjdzie i śledztwo zostanie umorzone. I tak naprawdę oni wszyscy szykowali się do tego, żeby nas zjeść właśnie wówczas, kiedy śledztwo zostanie umorzone. I wtedy zresztą były już robione przymiarki pod to. Analizuję bardzo szczegółowo prasę, zwłaszcza branżową w książce, gdzie pokazuję na konkretnych przykładach, jak to wyglądało. No i tak naprawdę dziś, gdyby nie to, że nastąpił zwrot akcji, był kompletnie niespodziewany, także dla nas, w ogóle tak naprawdę nieprawdopodobny, nie mający żadnego... Nie znalazłem żadnego innego podobnego przypadku w żadnej innej sprawie kryminalnej na świecie, po prostu. I gdyby nie ten przedziwny zwrot akcji, no to na końcu, kiedy już śledztwo zostałoby umorzone, co w społeczeństwie zostałoby odebrane w ten sposób, że nie było żadnego zabijania, po prostu i dziennikarze, czyli my, nakłamaliśmy. No to wtedy zostalibyśmy oskarżeni o to, że przez nasze nieodpowiedzialne działanie ileś osób, ileś set być może osób straciło życie, bo bało się wezwać pogotowie, bo uwierzyło w te brednie dziennikarskie, że pogotowie zamiast ratować zabija i tak dalej, i tak dalej, a przecież polski lekarz nie jest w stanie zabić, tak? Tylko przecież zawsze do upadłego ratuje ludzkie życie. Nie? Taka była narracja przedstawicieli służby zdrowia, mam na myśli organizację samorządową, która się nazywa Izba Lekarska po prostu, która stała za taką narracją i co więcej, wcale tego nie kryła. No, jesteśmy w posiadaniu dokumentów, oficjalnych publikacji, z których gdzie później oni wprost mówili, tak właśnie tak robimy i na to się szykujemy. No tyle tylko, że doszło do tego niesamowitego zwrotu akcji, który zaskoczył tak naprawdę wszystkich. Po prostu. Jakie kary spotkały wszystkich tych doktorów Mengele, aniołów śmierci, Don Wasylów czy Ebrantilów? O, niestety, o tym już mówiłem niestety, że w tym kontekście, że nie były to kary wielkie. Pomijając Andrzeja N., no, najwyższy wymiar kary, dożywotnie więzienie. Oprócz tego drugi sanitariusz, Karol B., 25 lat więzienia za jedno zabójstwo. Lekarze, lekarze za nieudzielanie pomocy 6 i 5 lat więzienia. No i tak naprawdę to wszystko. Mieliśmy jeszcze drugi proces, kompletnie kuriozalny. On się skończył po kilku latach od tego pierwszego głośnego. Tam tak naprawdę zostało kilka osób kompletnie przypadkowych, oskarżonych o handel informacjami o zgonach. Na tle sytuacji, w której w handel informacjami o zgonach zaangażowanych przez te, tylko w Łodzi oczywiście, mówimy tylko o Łodzi, przez te 10 ponad lat zaangażowanych były tysiące osób, kompletnie przypadkowo oskarżono tych osób kilka, w tym kilku lekarzy, w tym jednego lekarza, który tak naprawdę był jednym z wyróżniających się in plus lekarzy w pogotowiu, bo wszyscy oni mówili, że z wielkim zaangażowaniem ratował pacjentów. Sam się zgłosił do prokuratury i był przesłuchiwany w pierwszych dniach po wybuchu afery i podawał wszystkie fakty, które mogą pomóc w ujawnieniu prawdziwych zabójców. No a na koniec został skazany za handel informacjami o zgonach tylko dlatego, że sam się do tego przyznał. Po prostu. Więc ten drugi proces to była tak naprawdę farsa. Kilka kompletnie przypadkowych osób skazanych. Kilka słusznie, ale też przypadkowo. Szkoda o tym gadać. Wyroki w zawieszeniu niskie i jak mówię, dotyczące zaledwie kilku osób. Znakomita większość, reasumując, znakomita większość sprawców, w szczególności morderstw i nieudzielania pomocy, które to nieudzielenie kończyło się śmiercią pacjentów, po prostu pozostali bezkarni. Co więcej, Tomasz S., od którego zaczęliśmy naszą rozmowę, koordynator, tak powiedzmy delikatnie, tego procederu w pogotowiu, mózg tej akcji,
został bezkarny, a nawet po latach uzyskał odszkodowanie za niesłuszne zwolnienie z pracy. Odszkodowanie porównywalne z odszkodowaniem, które wypłacono wyrokami sądów rodzinom ofiar zabójstw Pawulona. Kuriozum. Czy próbowano w ogóle ukarać również przedstawicieli firm pogrzebowych, którzy płacili za skóry i właściwie umożliwiali istnienie tego procederu? W początkowej fazie, tuż po wybuchu afery, wyglądało na to, że tak będzie. Do aresztu nawet trafiło kilku właścicieli zakładów pogrzebowych. No ale to była taka zasłona dymna właśnie po to, żeby zadowolić społeczeństwo, jak się później okazało, żeby wszyscy byli, no tak, mieli takie przeświadczenie, że państwo działa, że coś się dzieje, proszę bardzo, tutaj zatrzymania, aresztowania i tak dalej. Na koniec dnia, jak to się dzisiaj modnie mówi, to okazało się, że żaden z przedstawicieli, żaden przedstawiciel żadnego zakładu pogrzebowego nie został ukarany. Żaden. Włącznie z tymi, którzy co zostało ponad wszelką wątpliwość udowodnione, byli po stronie zakładów pogrzebowych wiodącymi, jeżeli chodzi o handel skórami zakładami. Czy problem w takiej skali sprowadzał się wyłącznie do Łodzi? Jak powszechny i rozwinięty był ten proceder w Warszawie i innych polskich miastach? Z naszych informacji, znaczy może tak, Łódź badaliśmy bardzo szczegółowo, no bo po prostu tam pracowaliśmy. Po wybuchu afery łódzkiej, na prośbę kilku zakładów pogrzebowych uczciwych, tak powiedzmy najprościej, zakładów pogrzebowych z Warszawy, zajęliśmy się rynkiem warszawskim, stosując już pewną metodologię pracy, która nam się sprawdziła w Łodzi. Tak naprawdę bez trudu ustaliliśmy, że proceder był w Warszawie także powszechny. Proceder handlu informacjami o zgonie. Mało tego, w ciągu tych kilku dni, kiedy dokumentowaliśmy sprawę warszawską, zaledwie kilku dni, zaczęły docierać już do nas pierwsze sygnały dotyczące także, tak powiedzmy, najdelikatniej dziwnych zgonów pacjentów na tle handlu skórami w Warszawie. Oczywiście po wybuchu afery docierały do nas także konkretne, bardzo łatwe do zweryfikowania informacje z całego kraju, głównie z dużych miast, gdzie też ten proceder istniał. Właściwie to były wszystkie duże miasta w Polsce i tych sygnałów było multum. To było w sumie, myślę, delikatnie mówiąc, kilkaset sygnałów. Reasumując, nie ma żadnych wątpliwości, że handel skórami istniał we wszystkich dużych polskich miastach. Podkreślam, że dużych, dlatego że w bardzo małych tak powiedzmy miasteczkach, absolutnie nie obrażając, działał taki mechanizm, taka szczepionka, powiedzmy, która jest dość oczywista, ale trzeba, żeby to zrozumieć, to trzeba to cenić. Otóż w takiej małej miejscowości często było tak, nawet niedaleko Łodzi takie przypadki miały miejsce, że istniał na przykład jeden zakład pogrzebowy, który działał na rynku od 100 lat, na przykład, albo tam od 80 lat, i wszyscy wiedzieli, że jak tam, nie wiem, że jak ktoś umiera w mieście, to chowa go Kowalski, bo wszystkich chowa Kowalski. I w związku z tym, kiedy pogotowie próbowało sprzedać skórę, czyli przekonać rodzinę do skorzystania z usług konkretnego zakładu pogrzebowego, no to w takich małych miastach, miasteczkach to nie działało, no bo wszyscy tam mówią, zaraz, nawet mimo tego szoku, mimo tego poczucia straty i tej specyficznej chwili, no to i tak mówią, zaraz, przecież nie, ja nic nie chcę, bo tutaj jest pan Zenek i zakład pogrzebowy pana Zenona i on pochowa babcię, bo pochował również prababcię i tak dalej. Czyli to poczucie tradycji I takie konserwatywne podejście, tak powiedzmy, w tej małej społeczności działało in plus i zapobiegało handlu informacjami o zgonach, ale tak naprawdę we wszystkich dużych miastach było to systemowe działanie, przez tak naprawdę traktowano wszędzie to tak samo jako niegroźną i dodatkową formę zarobku dla pracowników tej instytucji. Podobnie działo się w szpitalach, zresztą do dzisiaj tak naprawdę zajmuję się i tropię, także w telewizji, w której dziś pracuję, tropię przypadki handlu informacjami o zgonach w polskich szpitalach, bo mimo tej wielkiej afery głośnej na cały świat swego czasu, no, nawet na to polskiego państwa nie było stać, żeby przeciąć możliwość handlu informacjami o zgonach chociażby po wybuchu tej afery. Nic takiego nie ma miejsca. Te możliwości dalej istnieją.
No właśnie, teraz o to miałam pytać. Czy ten proceder całkiem upadł, problem się skończył, czy wprowadzono jakieś mechanizmy, które skutecznie go uniemożliwiły? Chwilowo i nie w pełni. No tak, jakby powiedzieć jednym zdaniem, to tak by było najprościej. W Łodzi, podam przykład, w Łodzi, gdzie akurat no, z przyczyn oczywistych starano się coś zrobić, rzeczywiście jakoś zatrzymać tę falę po wybuchu afery. No, oczywiście jakąś tam barierą na początku było to, że ludzie byli czujni, prawda? Ale oprócz tego wprowadzono instytucję, to się nazwano quasi-koronerem, czyli krótko mówiąc, wynajęto za dość dobre pieniądze kilku lekarzy tylko po to, żeby stwierdzali zgon. Wyglądało to tak, że jeżeli karetka jedzie do pacjenta, który umiera, to jej rola się kończy, rola tego zespołu się kończy, on wraca do bazy albo jedzie na kolejne zlecenie. Natomiast stwierdza zgon właśnie ten quasi-koroner, który specjalnie w tym celu jedzie z bazy tylko po to, żeby stwierdzić zgon. W ten sposób wystarczy kontrolować tych kilka osób, a nie wszystkie zespoły, które jeżdżą po mieście, których jest mnóstwo, tak, biorąc pod uwagę zmianowy charakter pracy. I to działało przez parę lat. No i co? Jak sprawa przycichła, oczywiście quasi-koronerów wycofano. Dlaczego? Bo za dużo kosztowali. Po co? Bo za chwilę przyszedł jakiś miś ptyś i pomyślał sobie zaraz, podłubał ołówkiem, otworzył Excela i mówi, no przecież to można przyoszczędzić, no kto to słyszał, żeby tyle zarabiać, nie? I już po raz kolejny dało o sobie znać ta nasza główna narodowa cecha, czyli hipokryzja. Tak? Więc w szpitalach gdzie proceder tak naprawdę był dużo większy, tak szczerze mówiąc, niż w pogotowiu i tyle, że nikomu nie udało się po prostu zdokumentować, czy nie poszedł on dalej, tak jak właśnie w łódzkim pogotowiu. Ale pole do działania było na pewno szersze, no najwięcej ludzi umiera w szpitalach. W każdym razie handel był rozwinięty, mówiąc kolokwialnie, na maksa. I już w połowie lat 90. minister ówczesny Jacek Grzochowski próbował ukrócić ten proceder, wyprowadzając raz na zawsze zakłady pogrzebowe ze szpitali, czyli głównie zakazując im wynajmu przyszpitalnych prosektorium w ramach tak zwanego outsourcingu. Ten przepis powstał, no i utrzymał się w siodle, że tak powiem, przez 2 albo 3 lata, już w tej chwili nie pamiętam. Dzisiaj mamy przepis, co prawda, ustawie o zakładach opieki leczniczej, o zakładach opieki zdrowotnej, że o działalności leczniczej, przepraszam. Mamy przepis, że na terenie placówki zdrowotnej nie można prowadzić akwizycji usług pogrzebowych, no ale nie dalej jak miesiąc temu udało mi się udowodnić, że w szpitalu w Rościszowie pod Wałbrzychem taka akwizycja jest prowadzona, że hej, a w przyszpitalnym prosektorium jest pełna oferta zakładu pogrzebowego z trumną i urnami, co uwieczniłem na zdjęciach, bo pracownik tego zakładu po prostu zapomniał zamknąć na klucz drzwi i wystarczyło je otworzyć i nagrać, co się dzieje w środku. A dyrektor, zadowolony z siebie, twierdził, że żadna akwizycja tam nie ma miejsca, no bo w umowie z tym zakładem pogrzebowym, który wynajmuje prosektorium, napisał, że nie wolno prowadzić akwizycji. No tyle tylko, że już się nie zastanowił, skoro nie wolno prowadzić akwizycji, to po kiego grzyba temu zakładowi to szpitalne prosektorium. No właśnie po to, tak? Tylko po to. To są małe kroki, ale proszę pamiętać, że wtedy, w latach 90. wszystko się właśnie od takich małych kroków zaczynało. Krok po kroku, a później pani Salowa, pani Halinka czy pan Gienio będzie nakłaniał rodzinę już za chwilę. Być może to się dzieje wśród nas. Tak szczerze mówiąc, to wiem, że tak się dzieje, tylko jeszcze nikogo za rękę nie złapałem, że pan Gienio mówi w jakimś innym mieście, mówi w szpitalu do rodziny zmarłego, mówi, no to, oczywiście to wasz wybór, ale ten zakład sam chowałem tam mamę i siostrę, to jest dobry zakład. Nie zedrze z was skóry, więc warto. Warto skorzystać, nie? A później weźmie pieniądze od tego zakładu oczywiście. I mamy handel informacjami o zgonach, jak się patrzy. Trochę mniej oczywistym, ale też szkodliwym na pewno skutkiem procederu łowców było ponadto to, że wiele zabójstw nie wychodziło na jaw. Kiedy na przykład oni jechali, chcieli mieć od razu skórę,
i stwierdzali samobójstwo, no bo w ten sposób było łatwiej, a często prawdopodobnie bywało tak, że to były samobójstwa na przykład tylko pozorowane. No tak, no bo jeżeli, znaczy może tak, to był jeden z pierwszych w ogóle elementów, jak zaczęliśmy pracować przy sprawie łowców skór, mniej więcej rok przed publikacją reportażu, to był jeden z pierwszych elementów, który zauważyliśmy, że pamiętam, że śmialiśmy się nawet do siebie, tak sarkastyczny dowcip dziennikarski, że gdybym chciał kogoś zabić i nie ponieść za to odpowiedzialności, no to właściwie to byłby najlepszy sposób, czyli nawet nie aż tak bardzo, ale upozorować samobójstwo kogoś bliskiego na przykład, wezwać pogotowie i tak naprawdę wszystko opierało się na tym, że jeżeli pogotowie, a to do lekarza należy ten obowiązek, że albo wyklucza udział osób trzecich, czyli wyklucza zabójstwo, albo nie wyklucza udziału osób trzecich, co powoduje w sposób automatyczny to, że ciało trafia na sekcję, zaczyna się tym zajmować prokuratura i tak dalej, i tak dalej. No i jeżeli człowiek ma wiedzę, że w tym drugim wariancie pogotowie nie sprzeda skóry i nie zarobi, a w tym pierwszym zarobi i siłą rzeczy będzie przeć tym zorganizowanym, działającym jak maszyna systemie, będzie przeć do tego, żeby wyłączyć ten udział osób trzecich, nawet choćby fikcyjnie, to nie ma znaczenia, ale przez to zarobić, no to tak naprawdę to jest wiedza z punktu widzenia mordercy, można powiedzieć, wymarzona. No to jest kluczowy moment. I to jest tak naprawdę kwestia, ile takich zabójstw nigdy nie wyszło na jaw. Lekko licząc, i to mówię, no takich, o takich przypadkach, można powiedzieć, głośnych przypadków tego rodzaju, o których mówiło się w pogotowiu, było, ja słyszałem takich historii bardzo skonkretyzowanych, kilkadziesiąt, o kilkunastu pisały media, oczywiście nie wiedząc, że to chodziło o dziwne postępowanie załogi, a nie wiązały tego z handlem informacjami o zgonach, bo po prostu o tym nie wiedzieli ci dziennikarze. Natomiast tak naprawdę mówimy, no znów o skali kilkuset, być może kilku tysięcy takich przypadków. To dzisiaj oczywiście jest nie do odtworzenia. Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów. I tak naprawdę, mimo tego, że ja mam taką cechę, że dość chaotyczę, to zachęcam do lektury książki, dlatego że i nie dlatego, że znajdziecie tam Państwo mnóstwo szczegółów, chociaż to też ciekawe, ale przede wszystkim dlatego, że naprawdę głęboko jestem przekonany, że ta historia jest dla nas wszystkich ważna, dla nas wszystkich jako społeczeństwa i że możemy się z tej historii wiele nauczyć, po prostu. A poza tym, tak naprawdę, poza tym, że to jest straszna historia, to jest ona również, ja wiem, że to nie pasuje to słowo, ale trzeba go użyć. No po prostu wstrząsająca i fascynująca.